Witam was w mojej serii Live Fast Podcast, serii wywiadów z utalentowanymi ludźmi z Polski mieszkającymi za granicą. Nazywam się Łukasz Bukowiecki. Od wielu lat pracuję w efektach wizualnych jako VFX editor. Pracowałem przy takich filmach jak Grawitacja, Harry Potter, Paddington i Alien Covenant. Poza pracą staram się również szerzyć wiedzę o efektach wizualnych i filmie. I w tej serii wywiadów na żywo chciałbym przedstawiać wam ciekawe osoby pracujące w branży filmowej i w VFX. Moim gościem dzisiaj jest Angelika Schiers, moja dobra koleżanka, która od wielu lat pracuje w Londynie jako VFX producer. Pracowała przy takich filmach jak Star Wars, The Force Awakens, Rogue One, Jungle Book, Spectra, Ant-Man i 47 Ronin. Oprócz kariery VFX, Angelika również zajmuje się pracą przy VR, Virtual Reality. I chciałbym zaznaczyć, że ponieważ oboje pracujemy tutaj w Londynie i w branży filmowej, używam dużo wyrazów i dużo wyrazów i jakby angielskich, więc jeżeli coś będziemy wtrącali, to przepraszamy bardzo. Jeżeli coś jest niejasne, to możecie oczywiście dać nam znać i na pewno wytłumaczymy to. Jeszcze jedna uwaga, że jesteśmy w kawiarni. Angelika jest bardzo, bardzo zajętą osobą, więc jedynym czasem, który mogliśmy to zrobić, to była 9 rano dzisiaj w kawiarni. I wiadomo, jest okres świąteczny, tutaj wszyscy ustawiają stoliki na imprezy dla firm. Więc będzie troszeczkę głośno, przepraszamy za to, ale postaramy się, żeby wszystko przebiegało tak jak po naszej myśli. Cześć, witam Cię w moim programie. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. Zaczynamy. Jakie jest pierwsze pytanie? Pierwsze pytanie jest, czy to prawda, że mówisz w 4 językach? Tak, mówię po polsku, po bułgarsku, po angielsku i po niemiecku. Oczywiście nie wszystkie moje języki są w perfekcyjnej fazie, bo oczywiście w niektórych mówię częściej. W domu mówimy dużo po bułgarsku i po angielsku i też po niemiecku. Także jesteśmy międzynarodową rodziną. Mój dziadek był Niemcem, moja mama była Bułgarką, babcia była Polką. Mhm. Także próbujemy, mieszkamy w różnych miejscach świata, więc mówimy w różnych językach. Super. To powiedz nam, jak zaczęła się w ogóle Twoja przygoda z VFX, jak trafiłaś do pracy w efektach wizualnych? Moja tak naprawdę przygoda w filmie zaczęła się tym, że przyjechałam tutaj na studia, także studiowałam w UCL, film i media. I po studiach miałam ogromne szczęście, ponieważ było ogłoszenie w gazecie The Guardian, gdzie proponowali tak zwany placement na dużych filmach amerykańskich, Universal, Disney, Warner Brothers. Miejsce, które się nazywa Production Guild, które jest, może tak proszę, który jest taki guild dla producentów. I oni, był oczywiście proces takiego interview, gdzie było bardzo dużo ludzi chętnych i ja się dostałam. Ja byłam wtedy tak zwana szkolona przez parę tygodni. Moim mentorem był Steve Clark Hall, który jest Guy Ritchie's producentem. Simon Fraser, który zrobił Nanny McPhee i wiele innych filmów. I poprzez tą Production Guild miałam kontakty i pracowałam jako freelance. Zaczęłam w produkcji department przez parę lat i to w studiach jak Pine Studio, Shepperton Studio, Livingston. I stamtąd, będąc w tym departamencie produkcji, zaczęłam się interesować VFX. VFX department w momencie, kiedy ja zaczęłam pracować, jeszcze był bardzo mały, więc to było tylko parę osób. Teraz VFX department on set, bo tu mówimy on set, jest o wiele większy.
Więc moim takim mentorem, który mi przedstawił VFX, był Christian Mans, którego osobiście znasz. Tak. I od tego się zaczęła ta moja miłość do VFX, którą dalej pociągam przez te lata. Czyli to był ten film, na którym się poznaliśmy, 47 Ronin, tak? Tak, dokładnie. A, okay. Czyli wcześniej pracowałaś jako na planie filmowym, tak? Zawsze pracowałam na planie i później pracowałam na planie, tylko że w produkcji zawsze pracowałam jako freelance. W produkcji pracowałam tylko w pre-production i production, a w VFX później pracowałam w pre-production, production i post-production. Także ta była różnica, bo jednak VFX się zazwyczaj się ciągnie od początku do końca, ostatniego dnia delivery, czyli ostatniego cut. Od początku, tak jakby kiedy w ogóle film się zaczyna, jeżeli są jakieś plany na zaczęcie, na użycie VFX, to tak naprawdę się zaczynają. Jak masz development, co to się tam, jak już film jest green light, to zaczynasz zatrudniać ludzi, między tym zatrudniasz VFX supervisor albo consultant i wtedy to się ten producent i VFX supervisor szacują cost i schedule, co powinno być. Oczywiście to jest wszystko połączone razem z reżyserem i production designers. Mhm. Także to oni powinni być, przynajmniej powinno tak być zrobione i tak jest zrobione w dużych studiach jak Universal czy Warner Brothers. Taka jest metodologia. Jeśli chodzi o bardziej filmy independent, nie zawsze to jednak jest. Nie wszyscy od razu biorą jakiegoś konsultanta, który tam pomoże. Ale to może zaoszczędzić koszty. Wiadomo, że wiele osób, które są tak jakby w VFX, powtarzałem to wiele razy, że tak zatrudnienie kogoś, kto się zna na efektach w wcześniejszej fazie, może zaoszczędzić dużo pieniędzy. Prawda? Mimo że wydaje się, że już zaczyna, trzeba płacić tej osobie od samego początku, ale tak naprawdę Ja mam inną w tym opinię, można to zawsze inaczej zrobić. Tak. Ja właśnie obecnie tym się zajmuję teraz, pomagam. Pomagam bardziej produkcjom independent, nie pracuję już na dużych produkcjach, żeby po prostu pomóc przy budżecie i pomóc przy scheduling i oczywiście stworzyć też crew, VFX crew. Mhm. Wróćmy tylko jeszcze na chwilkę, bo wiadomo, że tym się teraz zajmujesz, wróćmy tylko na chwilkę jeszcze z powrotem do dużo budżetowych filmów. Pracowałaś nad Księgą Dżungli, czyli zdobywcą Oscara za efekty wizualne. A czy możesz nam coś powiedzieć o pracy nad tym filmem? Wtedy pracowałam w MPC. To była moja pierwsza praca jako w facility, czyli to nie pracowałam na szucie, tylko pracowałam tylko w post. Znaczy to nie było post, to też było w ciągu shooting. Mhm. MPC był głównym vendorem tego filmu i Adman Valdez był supervisorem MPC. Czyli był ogólnym supervisorem? Czy nie był, to był MPC, nie, ale miał bardzo aktywną rolę. Generalnie MPC miał bardzo aktywną rolę w tym filmie. Praktycznie cały budynek tutaj w Londynie, tutaj niedaleko nas właśnie teraz, naprzeciwko był tylko stworzony na ten film. Ja wtedy pracowałam, to była moja pierwsza praca, bo jak pracujesz na onset, ja chciałam po prostu dowiedzieć się, jak to jest po drugiej stronie, żeby mi pomóc przy mojej pracy. Także chciałam spróbować i pracowałam wtedy w Creature Department, bo MPC jest podzielony na departments, nie na shots. Było ciekawe, oczywiście zasłużone Oscar. Tak, dokładnie, nie było w ogóle konkurencji, wydaje mi się, w tym akurat roku. I dokładnie. Ale właśnie dlatego się pytałem o to, bo to była twoja pierwsza praca z vendorem, czyli ja chciałem dokładnie. Dlatego się pytałem, żeby wyjaśnić właśnie widzom, że jest różnica między facility, czyli vendor, czyli ktoś, kto produkuje efekty dla studia i ty przez większość czasu przedtem pracowałeś właśnie na studia, tak? Tak, tak. To jest zupełnie inna praca, zupełnie inna rola i zupełnie inny sposób widzenia. To jest, po pierwsze, praca na secie, to jest taka, że ty
się zajmujesz, czyli menedżujesz tych vendorów. Tak. Czyli oni tobie wysyłają to, co oni zrobili i ty to review. Mhm. A pracowanie w vendorze, tak naprawdę oni to robią, nie? To tak. Są ci artyści w tych facilities, tak. Którzy po prostu robią te shoty. Oczywiście w niektórych sytuacjach masz R&D czy concept art, masz zrobione on secie, ale w większości dużych filmów wynajmujesz takie firmy jak Frame Store czy MPC, czy mniejsze butik like Invisible czy tak. Lola. Także to jest, to było, dla mnie to był ciekawy proces. Oczywiście pracowanie na secie jest ciekawsze dla mnie. Tak, znaczy to jest tak jakby etatowa praca bardziej. Wiadomo, że trzeba dużo, są też godziny długie, ale tak naprawdę masz tak jakby set time, czyli możesz wyjść z pracy. Nie, wiadomo, znaczy nie podróżujesz, nie wyjeżdżasz, tak. nie jesteś na Choć zecie. W jednym miejscu masz tak jakby określone prace, wiadomo, tak. Że to się zmienia. Jesteś w budynku, tak. Który idziesz do tego, to jest praca. Oczywiście niestety kiedyś to były dłuższe kontrakty, a teraz robią krótkie kontrakty na takim, także to jest nadal freelancerska praca, niestety, chociaż nie powinna tak być, tak do końca. Także z tego względu to na pewno było dla mnie ciekawe, bo ja chciałam zobaczyć, jak ludzie to robią i pomogło mi to na pewno w widzeniu lepiej VFX. Okej, to teraz tylko chciałem się jeszcze zapytać o ochronę pracy, ochronę tak jakby filmu w czasie produkcji, właśnie nawiązując do pracy nad Star Wars The Force Awakens i Rogue One, czyli pracowałeś jeszcze w innej facility, czyli w innej firmie, która właśnie tworzyła ten film Star Wars The Force Awakens, czyli pierwszy taki Star Wars po tej nieudanej tak jakby reinkarnacji. I właśnie powiedz mi, jak wygląda ochrona przed plikami, ochrona przed wyciekami tak jakby firmy. Ja tylko mogę powiedzieć tylko parę rzeczy, bo po pierwsze wtedy to było, pracowałam w kolejnym facility, który się nazywa ILM, wszyscy wiemy kto to jest. Co prawda kiedyś to należało do George'a Lucasa, teraz to jest już nie jest jego własnością. Tak. Także ILM otworzyło nowy office w Londynie, zaczęli naprawdę bardzo mało, garść ludzi. Teraz to już jest bardzo duże facility. Ja jak zaczęłam, tam byłam zaproszona do innego filmu, który się nazywa Spectre, to jest James Bond, tak. Ale pracowałam przy Star Wars, ponieważ jak pracujesz w facility, to czasami dzielisz, nie? Dzielisz shows. Tak. Nie tylko pracujesz na jednym. A oczywiście potem jak robi się bardzo busy, to zazwyczaj pracujesz tylko na jednym. Tak. Ja oczywiście nie będę opowiadać szczegółów, ale jeśli chodzi o security, bo tym się zajmuję, bo też moją pracą jest tak, żeby pomagać studiom, boutique studiom, żeby stworzyli swoje security facilities. Czyli chodzi jeszcze, tylko chciałem wyjaśnić, że chodzi o to, że jeżeli ktoś pracuje nad takim filmem, żeby ktoś nie wziął tego filmu o jakiejś sekwencji czy kilku ujęć i udostępnił tego w internecie. Dokładnie. Także budynek musi być bardzo secure. Także od tego się zaczyna. Żeby nikt nie wchodził? Nikt nie wchodzi. Wszystko jest locked in. Każdy ma kartę, którą wchodzi i wychodzi przez, nawet jeżeli są pokoje, to też masz locked in. To jest niczym fizycznie. Jest kamery są i to jest tak naprawdę, jak to się robi. To są studia na przykład Disney, który jest razem z Marvel, Disney, Marvel, ILM i Pixar są razem jako jedna grupa. Disney się zajmuje tak zwanym audit, idzie do studia i sprawdza, czy to studio jest secure. Fizycznie i oczywiście online, tak. Nie? I potem po pewnym assessment, które robią, i oczywiście ich advice, jak to się zrobi, dostają tak zwane pieczątkę, że są secure i mogą robić na takim kontent. Ale to jest w wypadkach filmów takich, jak mówię, to jest tych studiów. Tak. Marvel, Disney, Pixar i ILM. Inne studia też mają swoje inne potrzeby czy requests. Dla normalnych TV shows to jest to taki zwany, no jak to trzeba wiedzieć, jak zaczynasz pracę na VFX,
to masz taki trening, który ci mówią, nie możesz pisać o tym projekcie na Facebooku, nie robisz sobie zdjęć z ekranem, nie możesz włączyć telefonu z ekranem i rozmawiać z kimś. To jest taki common sense. No dokładnie, wszyscy chyba to przestrzegają i wiadomo, że rzeczy się zdarzają, ale takie, że to też działa na zaufaniu. To wiadomo, że security może być jakie chcesz, ale to wszystko, cały VFX tak naprawdę działa na zaufaniu do pracowników, także. Tak, ale oczywiście wszystko musi być zabezpieczone. Tak, zabezpieczone, ale to oczywiście jak popełnisz błąd, no to będzie efekt twojej pracy, nie? No masz rację, tak. Tak. Dobrze, porozmawiamy troszeczkę teraz o VR, czyli Virtual Reality. Jak uważasz wzrost popularności VR? Czy jest w jakimś stopniu zadowalający już teraz? Czy rzeczywiście się to tak rozwinęło, jakbyś chciała? Po pierwsze, więc ja zaczęłam VR się zajmować ponad rok temu, także ta industria jest tam, istnieje od tam 2-3 lat. Tak. Jest bardzo nowa, to jest coś nowego, bardziej taki experimental. Pracowałam ze studiami takimi jak Visualize czy Happy Finish, które są tutaj top, jeśli chodzi w Londynie. To są mniejsze projekty, inna skala tych projektów jest. Technologia jest co chwilę się zmienia, więc Oculus, wszystko idzie zawsze do przodu, bardzo szybko. Ale to jest mniejsza skala tego wszystkiego, także jest to zupełnie inna praca. Ja oczywiście nie zajmuję się shooting, ja się zajmuję tylko post, czyli stitching i VFX i grading. Także w tym to jest co się specjalizuje w VR. I mam pracuję bardzo dużo ze takim studio, którym bardzo cenię, który się nazywa My Liaison. I oni bardzo dużo robią projektów ze mną, jeśli chodzi o VR. A czym się różni rola producenta, twój zawód producenta pomiędzy właśnie VR i VFX? Czy są jakieś różnice? Scope of work. To jest przede wszystkim. To jest oczywiście. Czyli rodzaj pracy, tak? Jakby. Nie robisz shots, tylko robisz jeden, bo to są krótkie, to nie są długie. Czyli tak jakby to nie jest tak jakby storytelling, czyli jakby. Wszystko jest, to jest jakby taki to jest environment, też, to jest otoczenie. Do teraz VR to było dla marketing, charity, takie, że tym się zajmowałam, a teraz obecnie jest trochę taka cisza i próbują to VR bardziej wsadzić jako storytelling, nie? Tak. Czyli szukają To jest właśnie pomysłu. Bardzo trudne, tak? Bo to jest wiadomo, że jeżeli masz wybór patrzenia, gdzie chcesz, tak naprawdę nie możesz skupić uwagi tego widza na jednym obiekcie, tak jak w filmie, tak? Tak, jest, ale są pomysły, pomysły i to się gdzieś tam pojawi, tylko na razie to jest takie eksperymental trochę. Znaczy moim zdaniem oczywiście, ja nie jestem VR guru, także ja nie, to nie jest tym, ja się zajmuję. Ale przede wszystkim co z moich obserwacji i rozmów z ludźmi, którzy używają swoich firm jako platform VR, widzę, że ta tendencja teraz będzie bardziej w kierunku storytelling. Super. Powiedz teraz, wracając do VFX branży, jak myślisz, jaka jest ilość Polaków pracujących tutaj w VFX? Czy masz jakieś właśnie porady dla ludzi, którzy pracują na przykład przy efektach w Polsce i chcieliby pracować tutaj w Londynie? Ja powiem może moją opinię, ja uważam, że jest bardzo mało Polaków tutaj pracujących. To prawda, w ciągu kilku lat możliwe, że jest więcej, ale tak naprawdę spotkałem może 10 Polaków w ciągu mojej kariery tutaj tak naprawdę. Nie jest tak dużo, jak nie wiem, może ludzie myślą. Co o tym myślisz? Znam tylko jeszcze mniej, ja znam tylko ciebie jeszcze jedną osobę, która teraz już nie pracuje w VFX, także znam tylko ciebie w VFX. Jeśli chodzi o set, to tam jeszcze mniej. Jak ja zaczęłam pracować, to praktycznie w ogóle cudzoziemców nie było i nie mówimy nawet o Francuzach czy Hiszpanach. Generalnie tendencja była, że nie było za bardzo cudzoziemców i dlatego to się teraz na pewno zmienia, to ludzie, wiadomo, talent przychodzi, pewnie łatwiej jest dostać się VFX Facility,
NPC bardzo dużo zatrudnia, jeździ po Europie i szuka talentu. Tak. Także jest możliwość. Jeśli chodzi o onset, to jest bardziej trudno, bo to jest wszystko związane z kontaktami. Dokładnie, dokładnie. Dlatego właśnie to wszystko jest tak jakby hermetyczne. Trzeba się dostać do tego, a żeby się dostać, trzeba mieć tak naprawdę doświadczenie. I dlatego właśnie chyba ludzie z Polski, co byś doradziła, że co by powinni zrobić? Czy nie jest jakieś tam, to nie jest jakaś kwestia wysłania CV, bo chyba tak naprawdę w naszej branży CV się nie liczy, chyba że kogoś się dokładnie się osobiście zna, chyba, tak? Chyba że chodzi o facility. Jeżeli ktoś pracował w Cinematics, to jest troszeczkę inne, jak firma, jak Platish jest normalną firmą światową, tak. To na pewno ten transfer będzie inny. Jeśli ktoś zastanawia się i nie ma nic, nie pracował w Polsce, tak, w Cinematics, powinien na pewno pójść na studia. Bournemouth School, czy we Francji, czy w Niemczech. Francja, Niemcy i Anglia w Europie są. I stworzyć takie jakby portfolio, nie? Wiadomo, żeby wyrobić sobie umiejętności, ale tak, żeby wytworzyć portfolio, żeby pokazać coś. Tak, ale też szkoły pomagają, tak. Te szkoły Escape Studios tutaj pomaga, te szkoły pomagają, żeby nauczyć i żeby stworzyć portfolio i wobec swojego reel zostaniesz zatrudniony. Tak, jeżeli jest dobry. Wiadomo, ja pracowałem wiele razy, kiedy przyszedł ktoś na work placement, czyli jakąś praktykę, jeżeli miał dobry reel, to zostawał po prostu, bo zobaczyli, że jest utalentowaną osobą. Talent jest. Jeżeli talent jest, to na pewno będzie zatrudniony. Okej, będziemy chyba kończyli, bo wiadomo, że się restauracja już wypełnia. Powiedz tylko jeszcze. Nie mieli hałasować i hałasują. Wiadomo, ale chyba tutaj jedzenie donoszą, więc wiadomo. Ale powiedz tylko jeszcze właśnie twoja rola jako reprezentanta dwóch firm. Jedna jest w Bułgarii i jedna jest w Turcji. Na czym polega właśnie ta współpraca i reprezentowanie tych firm, które produkują VFX i VR tutaj? Więc ja teraz się zajmuję tak zwany business developer, czyli znajduję projekty firmom. Też pracuję z paroma VFX supervisors, którzy są stąd i też za granicą. Także ja się zajmuję stworzeniem crews na onset crews i znajdowaniem odpowiedniej facility. Moim dwoma facility, którym najbardziej pracuję, jest Malaison, który jest based w Istanbule, ale także w Lisbon. No ja jestem oczywiście tutaj. My pracujemy bardzo dużo z UK clients. Też mam, z którym się zajmuję, facility w Bułgarii, w Sofii, który jest Marvel and Disney Secure, który się zajmuje specjalnymi ofertami. Jak się ta firma nazywa? Bottleship. Okej, Bottleship. To są główne firmy, które, znaczy szczególnie Malaison, w którym jestem Head of Development, zajmuje się shaping business, nie? Czyli po prostu zobaczyć, czy to jest nowa firma, czy po prostu, czy już działa długo, czy się zorientowali, że ich umiejętności naprawdę mogą być przydatne, czy są na wystarczającym poziomie światowym i mogą zdobyć klientów innych? Po pierwsze, to są dwie tendencje. Pierwsze jest to, że Tony Londe, który jest właścicielem, on jest Francuzem, pracował dla Glasswork tutaj przez wiele lat. Także on miał firmę tutaj własną, studio, w nas w Soho przez 6 lat, czyli Boutique VFX Studio, które się zajmowało bardziej dużo commercials. No i stwierdził, że lifestyle wants to change i pojechał Istanbul, brzmiało dobrze, tam dużo commercials. Czyli to nie jest tak jakby firma z Turcji, jakby ktoś. Nie, z bo to nigdy. Ktoś to zmienił, po prostu zmienił jakby. To jest inna tendencja. To jest inna tendencja teraz. To jest, co ja próbuję promote codziennie. To nie jest studio, gdzie jest zlokalizowane. Tak. To jest, gdzie jest talent. Tak. Gdzie ludzie chcą. Mam ludzi, którzy znam w Barcelonie, co robią niesamowite creature work, które pracują na Paddington na przykład, nie? Tak. Bo
bo jest tendencja tego szukania talentu. Tak. A ludzie, którzy już pracowali w Londynie jakiś wielki czas i osiągnęli jakiś wysoki poziom, chcą otworzyć swoje butiki. Czasami nie chcą otworzyć Soho, bo to jest drogo. Tak. Sam keep up facility. A wiele ludzi, seniors, chcą mieszkać gdzieś, gdzie jest słońce, gdzie jest przyjemnie, gdzie nie musi być tak drogo w Londynie. Tak. I dużo ludzi nie chce już mieszkać w Londynie. Ci, którzy po prostu są talentowani i na jakimś takim wysokim poziomie w swoich karierach, nie chcą już tu po prostu siedzieć. Mhm. I teraz filmy, na których pracuję obecnie i TV series, to są takie, które nie potrzebują security, nie potrzebują tego, żeby przyjść tutaj do Soho i otworzyć i wejść do budynku i siedzieć po prostu w tym budynku, tylko po prostu potrzebują innych talentów. I to jest to, co ja obecnie teraz promuję. Jest po prostu tam, co jest talent na świecie, w Polsce jest talent, niesamowita animacja jak Grupa Smacznego, z którymi pracowałam na takim małym projekcie music video, nie trzeba tylko patrzeć na Londyn, trzeba patrzeć na cały świat. To jest dobre, co powiedziałaś, bo wiadomo, że zmienia się tak jakby szybkość internetu, szybkość komunikacji się zmienia i tak naprawdę... Jak jest dobrze stworzona pipeline i jest dobra komunikacja i ludzie wiedzą, jak się komunikować, to jest wszystko możliwe. Okej, mi się wydaje, że się co prawda nie wyczerpaliśmy tematu, ale się robi coraz głośniej i wydaje mi się, że Angelika jest tak jakby zasobem wiedzy i na pewno będziemy rozmawiali jeszcze raz. Na pewno, Albo nie raz. Zawsze można do mnie napisać, jak się ma jakieś pytania, ja chętnie odpowiem, wytłumaczę. Jak tylko chcecie się czegoś dowiedzieć, wyślijcie mi e-maila albo skomentujcie i na pewno udostępnię Angeliki e-mail. Dziękuję Wam za oglądanie. Cześć. Cześć.